Miej zasady, segreguj odpady. Pod takim hasłem od 2 lat w gminie Dębno odbywa się konkurs ekologiczny adresowany do placówek szkolnych z terenu gminy. Finał 2. edycji miał miejsce 11 maja w zespole szkolno-przedszkolnym w Maszkienicach. O to, jaka idea przyświecała organizacji konkursu, pytamy jego pomysłodawcę, wójta gminy Dębno, Wiesława Kozłowskiego. Celem tego konkursu było propagowanie idei segregacji odpadów, jak również postaw proekologicznych, gdyż nasze środowisko jest dla nas bezcenne i wszyscy musimy go dbać. Natomiast czasami, jak to mówią, im wcześniej zaszczepi się to propagowanie tych idei o dbaniu o środowisko, tym później z wiekiem, czyli z upływem lat przynosi odpowiednie efekty. Poza tym uświadomiliśmy uczniom nie tylko ten konkurs, natomiast nauczyciele również w swoich szkołach uświadomili uczniom, że z tych segregowanych odpadów można zrobić różne bardzo ciekawe rzeczy. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął przyjaciel gminy Włodzimierz Sady, który nie krył dumy z zaangażowania i współpracy samorządu ze szkołami w imię dbałości o wspólne dobro, czystość środowiska. Ja muszę powiedzieć, że mnie rozpiera duma, ponieważ pochodzę z tej wsi, tu się urodziłem, w Porąbce Uszewskiej. Nie byłem wcześniej tego świadom, że włodarze tej gminy, jednocześnie kierownicy szkół pewnie, dbają o tą edukację u dzieci, u młodzieży, która jest niezwykle ważna, żeby zachować nasze środowisko w miarę czyste i dla potomnych możliwe do życia nadal. Gmina Dębno stawia na ekologię. Świadczy o tym szereg przeprowadzonych na jej terenie inwestycji, jak i planów dążących do poprawy jakości i czystości środowiska. W ubiegłym roku rozbudowaliśmy sieć kanalizacyjną. W tym roku złożyliśmy również wnioski do odpowiednich instytucji unijnych. Będziemy jeszcze składać. Poza tym mamy wprowadzony program segregacji odpadów dla mieszkańców. Jak opiekunowie oceniają pomysł od 2 lat organizowanego konkursu? Dobre przygotowanie dzieci do późniejszej nauki w szkole, a między innymi do życia w środowisku czystym, sprzyjającym dobrej nauce. Staramy się współpracować z Urzędem Gminy, z innymi przedszkolami, szkołami. Zbieramy baterie, zbieramy nakrętki dla chorych dzieci. Wpajamy to dzieciom, rodzicom. Komisja konkursowa miała duży problem wyłonić zwycięzców, dlatego jak Państwo będziecie dalej śledzić, jest kilka równorzędnych nagród pierwszych. Poziom w porównaniu do ubiegłego roku znacznie wzrósł wykonanych prac. W kategorii przedszkola zwycięską drużyną okazało się publiczne przedszkole w Porąbce Uszewskiej. Wykonaliśmy w przedszkolu zielonego kapturka. Czego jest ten zielony kapturek? Zielony kapturek z reklamówki. Łatwo było zrobić takiego zielonego kapturka? Zbieraliśmy guziczki, nakrętki, co tylko się dało, co w domu było. Ten rodzice też byli bardzo zaangażowani w taką pracę. W kategorii szkół podstawowych, klasy od 1 do 3, pierwsze miejsce przyznano publicznej szkole podstawowej w Biadolinach Szlacheckich. W kategorii szkół podstawowych, klasy od 4 do 6, przyznano 2 pierwsze miejsca. Zespołowi szkół Woli Dępińskiej, a także publicznej szkole podstawowej w Łoniowej. Strój bardziej na taki karnawał. Z czego się on składa? Z pociętych płyt CD i siatek, raczej z tego głównie. Skąd pomysł, żeby akurat tak go wykonać? No, tak żeby było ciekawie, tak sukienka właśnie na bal. Na pewno wiedzieliśmy, że nasz film jest dobry, bo włożyliśmy w niego dużo pracy, więc raczej myśleliśmy o takich pierwszych 3 miejscach. W takim razie, co zawiera ten film? Mówi o tym, że takie potwory napadają naszą planetę. Jest grupa takich superbohaterów, którzy ją ratują. Na początku to miała być suknia ślubna i taki był zamiar, ale potem jakoś się to zmieniło, no i powstała taka zwykła wieczorowa sukienka. Głównie największy efekt robią te harmoniki z gazety i to jest tak naprawdę większość. Potem są zakrętki, niebieskie zakrętki od wody i dużo kleju na gorąco. W kategorii gimnazja zwyciężył zespół szkół Woli Dębińskiej. O to, jak ważna jest dbałość o środowisko, pytaliśmy uczniów i zarazem zwycięzców tegorocznej edycji ekologicznego konkursu. Tak naprawdę my żyjemy na tym świecie i dla nas powinno być to najważniejsze. Jeżeli nie będziemy chronić przyrody, to może się okazać, że za kilka lat nic nie zostanie już na ziemi. Naprawdę konkurs jest wyższej rangi i
pierwsze miejsce to naprawdę jest coś. Tak, wycieczka również, jest można zwiedzić różne miejsca. Można dostać nagrody. Ja myślę, że to oprócz rywalizacji o nagrody było, tak jak wcześniej, było nadrzędnym celem, jak powiedziałem, było propagowanie idei o dbanie o to środowisko. Natomiast pula nagród jest dość wysoka, gdyż jest to przeszło 40 tysięcy. Są to tablice interaktywne, są również różnego rodzaju gry, wieże, a dla zwycięskich klas są również refundowane wycieczki. Wójt gminy Dębno Wiesław Kozłowski już zachęca do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu, który cieszy się coraz większą popularnością wśród szkół z terenu gminy. Gratulujemy uczestnikom, zwycięzcom, a także pomysłodawcy konkursu za krzewienie wśród dzieci i młodzieży ekologicznej idei.